troszkę teraz będzie ciekawie, bo teraz zrobimy sobie moja lista top McDonald'owych rzeczy, które najbardziej bym zjadł. Obecnie jestem na diecie i mam problemy ze zdrowiem, więc nie mogę takich rzeczy jeść, ale mogę sobie pogadać o tym. I Filet of Fish idzie, słuchajcie, na śmieci. Filet of Fish idzie jako jedna z najgorszych kanapek ever, jaka wyszła. Chicker, i teraz ja wam powiem, to jest ta kanapka, taka jedna z mniejszych, nie? I to jest ta kanapka, słuchajcie, co jest tak paskudna, ma tak okrydną bułkę i ma tak suchy środek, że połączenie bułki z kurczakiem musi być ozdobione jakimś wnętrzem soczystym, pomidorkiem, jakimś boczusiem, z dużą ilością sosu. A tutaj nie ma tego sosu, to jest suche jak gówno. To idzie tutaj, ja nienawidzę tego. Słuchajcie, teraz idzie Big Mac. Big Mac to jest jedna z moich ulubionych kanapek w McDonaldzie. Tym bardziej jak teraz wyszła z bułką nową, mi się nawet ten Big Mac bardziej podobał. Także Big Maca bym dał. To są jakieś, słuchajcie, wingsy, których chyba nigdy w Macu nie jadłem. Nie wiem, czy to nie są te miodowe wingsy. One były sezonowo jakieś bardzo... Ja się nie wypowiem na to, więc... Powiem tak, jakieś słabe dam, bo ja nie wiem, bo ja tego nie jadłem nigdy. Więc w sumie nie wiem. To jest jaka kanapka? To jest jakiś McChicken. Oj, McChicken idzie nawet dobre, bym to tak zrobił. I pamiętajcie, my to oceniamy w skali McDonald'owej. Ja tego nie oceniam w skali w porównaniu do burgerowni albo w porównaniu do domowego jedzenia. Nie, ja to oceniam tylko takim topem, to jest po prostu to, co potrafią w Macu zrobić. Więc jak na Maca, to jest nawet dobre. To jest, słuchajcie, pikantny kurczak burger. I ja pikantnego kurczaka burgera bardzo lubię, bo jest pikantny i... Jest małą kanapką, którą można w samochodzie szybko wpierdzielić, jak się jedzie. I bardzo lubię pikantnego kurczak burgera i dałbym go w coś takiego. W takie dobre. I teraz tak. To jest, słuchajcie... Czy to jest kanapka drwala? Czy to jest kanapka drwala idzie w top tier? To jest kanapka drwala, moi drodzy. To jest kanapka drwala, która ewidentnie idzie w topa. Chociaż niektórzy powiedzą, plebs się zachwyca, bo w kanapce drwala macie jakieś takie rzeczy. Ale kanapka drwala mi smakuje. I to jest McDouble, czyli nic innego jak zwykły cheeseburger z dodatkowym mięsem. I powiem tak, nawet dobre, tylko chyba za suchy był z tego co kojarzę, bo jednak dwa mięska, a nie ma wcale tam więcej dodatków ani sosu, ani sera. Moim zdaniem powinny być dwa plastry sera i trochę więcej dodatków, żeby to nie było suche. Bo to jest bardzo suche. Więc takie bym dał w takie... Dał w słabe, żeby się poprawili, nie? Dobra, słuchajcie, McRoyal. McRoyal to jest kanapka, która charakteryzuje się tym zawsze, że miała większe mięso. I tak naprawdę nic w niej nie ma więcej, oprócz tego, że jest ser i duże mięso. I ona jest nawet dobra. Myślę, że razem z chickenem by tak w środek. Słuchajcie, to jest jalapeno burger, dobrze liczę? Widzę, że tam jest takie zielone. Dobra, obstawiam, że to jest jalapeno, ten mały. To jalapeno mi nawet smakował, ale... Ale wolałbym pikantnego, więc dam w nawet dobre. Cebulka, czyli co? Czyli cheese to jest? A, czyli cheese to jest? Nie, to jest cheese. To jest zwykły... Nie, to jest hamburger zwykły. To jest zwykły hamburger. To zwykły hamburger jest taki... Taki nawet dobry. Dobra, i teraz idą tortille. Słuchajcie, idzie pierwsza tortilla. One się różnią od siebie tym... Ja akurat wiem, w tortillach się znam, bo zawsze Patrycji kupowałem, bo to jest jedyna rzecz, którą z McDonalda Patrycja jadła. To jest zwykła taka klasyczny wrap z kurczakiem w panierce, a to jest wrap z kurczakiem w panierce, ale z dodatkiem boczku i sera. Czyli jeżeli to jest dobre, to jest lepsze, bo ma bekon. To są o Jezu, jakie to jest okropne, kurde. To jest tak okropne, to są, ja nie wiem jak się to nazywa, to się nazywa coś tam chicken. Stripsy, strapsy, to jest tak w takiej panierce okropnej, ja to dam do śmieci, ja tego nie lubię. Frytki z Maca, moim zdaniem przesolone za bardzo, często są.
Ale z KFC są gorsze. Bo są z KFC takie blade jakieś. Nie no, nawet dobre są z Maca. Dobra, nawet dobre są. Okej. Okay. Sałatka... Sałatka z Maca w ogóle czytałem, że jak ludzie są na diecie i chcą wziąć sałatkę z Maca, to ona jest strasznie syfiasta. Bo oni tam też jakieś ciulate sosy dodają do tego i tak dalej. Czasami dodają do sałatki nawet kurczaka w panierce na głębokim oleju smażonego, więc... To jest... Ja bym dał słabe. Dobra. I słuchajcie. To jest lód jakiś. McFlurry, powiedzmy, że to jest, tak? McFlurry z jakimiś tam dodatkami i posypkami. McFlurry jest dobry, a nawet... Dobry, taki dobry. To jest shake. Shake waniliowy dałbym w nawet dobry. Zwykły lód. Zwykły lód z Maca dałbym w top tier. Wiem, że to jest może dla was dziwne, ale to jest klasyka. To jest klasyka i mi się to z dzieciństwem kojarzy. To jest zwykły cheeseburger. Zwykły cheese idzie do takiego środka. Nuggetsy z Maca uważam za jedne z najgorszych nuggetsów, zrobione z jakiegoś gówna. To nie jest kurczak, to jest jakaś pasta rozdrobnionego kurczaka. To daje do śmieci. A wieśmak idzie w top tier, ponieważ uważam to za jedną z najlepszych kanapek w McDonaldzie. Oprócz mięsa macie dużo warzyw i zajebisty sos. To jest, moi drodzy, mój McDonaldowy sen. Tak ja bym to widział. No.